Witam Was w mojej małej kuchni. Witam Was kochani w mojej małej kuchni. Dzisiaj w pokorze, jak już zawsze, robię czerwoną kapustę na obiad. Kapusta zawsze kupuję w słoiku, bo po pierwsze, ciężko je dostać czerwoną kapustę, no, albo niebieską, czerwoną główkę kapusty. Muszę szczerze powiedzieć, nie ma tak w każdym sklepie. Po drugie, te krojenie takie i no, zawsze się biera taką najcięższą z słoika. Ona jest ugotowana, już trochę tam doprawiono i zawsze się wciepuje do garnka. Doleja trochę wody i gotuje tak gdzieś 10 minut, tak żeby była miękko. Nie może być za bardzo miękko, bo będzie ciaprto. Tu ma jedna cebula, pokrojona na malutkie, posiekaną. Podsmaża się ją na oleju. Tak zeszklam. I do tego dowu. Bardzo, bardzo często te taszyneczka wędzoną w kostkę pokrojoną. Kiedyś muszę powiedzieć do Was też boczek, taki rychty, fajny, tłusty, pokrojony w kostkę już. I tak jakoś mi potem spróbowałam z tą szynką i z tą szynką mi jednak lepiej smakuje. Kto lubi, może oczywiście boczek wziąć, w kosteczka pokroić i pomalutku topić. Okej, cebula trochę zeszklam wciep na ten taszyneczka. Tak gdzieś 5-10 minut na malutkim ogniu zostawia do podsmażenia, żeby się stopiło troska. I też jeszcze do masła. Jakbyście mieli boczek normalny, to wtedy wam ten boczek puści ten tłuszcz i będzie mieć więcej tłuszczu. I on się da jeszcze do troszkę masła do tego. Wtedy jeden smak taki fajniejszy. No ale to możecie według uznania, ja wam pokazuję, jak ją robię. Okej, to tak jeszcze tak gdzieś 2-3 minutki na niewielkim ogniu. Za dużo nie może być, bo się spowoli podsmażyć. I potem jak się ta kapusta już ugotuje, odcedzić ją od tej wody i dać do tej cebuli. I to jeszcze tak troszkę podsmażam, już trochę na większym ogniu, możecie na mniejszym podsmażyć, fajnie, wszystko fajnie wymieszać, żeby te aromaty tego boczku, tej szyneczki wlazły do tej kapusty. Posolić, popieprzyć, możecie papryki dać. Majeranku tu nie do wach, ja tam w sumie ocu też nie dowód do tego, bo tam i w słoiku, ono już miała taki kaskowaty smak. Dom się jeszcze trochę masła, nie musi być oczywiście, ale ją dom, bo lubię. Za mało mi tego jednak maślanego smaku było. Pomięsać fajnie, posmakować. I zawsze jak robię ta kapusta, pół zjam przed obiadem i potem już obiadu prawie że nie jam. Ja oczywiście jam, ale bardzo. Zawsze pół muszę wyjeść. Okej. Oczywiście kluski do tego, sos, rolady. I to by było na tyle. Okej, myślę, że Wam się filmik podobał. Wypróbujecie to i do następnego razu. Cześć!